Hej, hej, przeszkodowcy, dziś usłyszycie coś o Lidze OCR, o Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Świata, ale również oczywiście będą wyniki z poprzedniego weekendu. Serdecznie zapraszam na raport OCR. Partnerem tego odcinka raportu OCR jest firma Toros, producent sprzętu do treningu OCR oraz Ninja. Zapraszam na zapoznanie się z ich ofertą na stronie toros.pl. W Turawie odbył się Arm Race i tam na dystansie Elite Lożka najszybszy był Grzegorz Lisowski. Zaznaczę, że również był najszybszy jako Masters. Następnie Sebastian Kozubek, Paweł Osetek. Wśród pań wygrała Sylwia Łukasik, na drugim miejscu Żaneta Konieczna, a na trzecim Urszula Zyber. Na dystansie 10 km wygrywa Paweł Jaciów, następnie Fabian Markowski, Karol Jagodziński. Wśród pań Justyna Kamińska, Ola Szojda oraz Katarzyna Bernacka. Dzień wcześniej, w sobotę, w Trzciance odbył się Wolf Race, tam w kategorii Elite na 10 km. Najszybszy ponownie Paweł Jaciów, Mateusz Olichowski na drugim miejscu, a na trzecim Fabian Markowski. Wśród pań Agnieszka Rynkiewicz na pierwszym miejscu podium, na drugim Justyna Ławniczak, a na trzecim Agata Kochanek. Ale to jeszcze nie koniec wyników. Ten sam dzień, w sobotę, tym razem na południu Polski, na Pustyni Błędowskiej, odbył się Masakrator, tam w kategorii Elite. Najszybszym był Paweł Osetek, na drugim miejscu Józek Chmielosz, a na trzecim Krzysztof Budzisz. Wśród pań wygrywa Karolina Sroka, na drugim miejscu Martyna Harusta, a na trzecim Pola Ziarkowska. Dodam jeszcze, że Karolina Sroka dzień później, w niedzielę, wygrała lokalny Strażmagedon w Szczurowie. Jeżeli macie jakieś opinie o tych biegach, byliście tam, widzieliście, podzielcie się ze mną oraz pozostałymi fanami Przeszkodowo. Jak Wam się tam podobało? Który bieg jest warty uwagi? Gdzie po prostu warto wystartować w przyszłym roku? Czekam na Wasze opinie. Sprawdziłem też, co słychać w Lidze OCR, jak tam wyniki. Minął miesiąc od ostatniego biegu, biegun OCR, i no cóż, wyników na stronie jeszcze nie ma, ale po drobnej interwencji dziennikarskiej za kilka dni te wyniki na stronie Związku Sportów Przeszkodowych już mają się pojawić, więc liczę, że w przyszłym raporcie OCR powiemy więcej o wynikach Ligi OCR. A co słychać, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski? No, na ten moment jeszcze niewiele. To, co się udało dowiedzieć, to, że sędzią głównym tych zawodów zostaje Grzegorz Brandt oraz mam potwierdzone, że trwają intensywne wysiłki, aby na Mistrzostwach Polski pojawił się tor OCR 100. Nie mamy jeszcze 100% pewności, ale szanse są dość znaczne, więc czekamy na dalsze informacje. A teraz przechodząc o kolejny poziom wyżej, na Mistrzostwa Świata OCR, to jeżeli chodzi o OCR 100, jest nadzieja na to, że uwolniły się zapisy, że są dodatkowe miejsca, by tam wystartować. Poszczegóły odsyłam Was do Kuby Zawistowskiego, on ma wszystkie informacje. A skoro już mowa o Mistrzostwach Świata, to przypomnę, że odbywają się 14-17 września w Belgii, w miejscowości Genk. Ostatnio zaprezentowali zdjęcia z trasy, z planowania trasy, no i wygląda na to, że będzie to bieg z sporą ilością podbiegów, zbiegów. To nie będzie płaski bieg, więc przygotujcie się, że sporo podbiegów i zbiegów będzie tam na Was czekało. A w ten weekend na Was będzie czekał Runmageddon w Ostrołęce, będzie czekał Hunt Run w Kotelnicy, będą czekały interesujące zawody Kolektyw Ninja w Gdańsku, a w Gliwicach swoje 8 urodziny obchodzą Socios Silesia. Spośród wielu atrakcji Piwna Mila z Przeszkodami jest na pewno tą, która budzi spore zainteresowanie. Dajcie znać, gdzie się wybieracie oraz dajcie znać, gdzie myślicie, gdzie mnie tym razem poniesie i skąd będę miał dla Was przyjemność przeprowadzić relację live z pewnego wydarzenia sportowego. To wszystko na dziś. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Pa, pa.